Siemaneczko, z tej strony Mitrok, zapraszam was przez serdeczne kolejne odcinek na moim kanale. W pierwszym odcinku widzimy się w Medusa Labyrinth, czyli grze, w którą już miałem niestety pierwsze podejście, ale niestety jest o tyle wymagająca, że można się łatwo zgubić i poza tym jest też problem ze strzałami, dlatego że niedługo się przekonacie odnośnie jak to wygląda. Gra jest akurat bardzo krótka, szukałem gry na wzór What Never Was, dlatego że poszukiwałem jakiejś takiej krótkiej gry, dlatego że dość sporo takich potężnych tytułów już miałem pod rząd i usunąłem, że przeszukam bibliotekę na Steamie i znalazłem Medusa's Labyrinth. Zaczynam bez zbędnego przedłużania. Mniej więcej już wiem, o co tutaj chodzi, którędy się poruszać. Spróbuję zrobić szybkie podejście za pierwszym razem, może się uda. Grałem już i praktycznie doszedłem do końca, ale no niestety zabrakło strzału. I był mały problem, ale już wiem co i jak. Już tak bardzo obstarany raczej też nie będę. Ale muszę przyznać, że za pierwszym podejściem strasznie się bałem. Bardzo nie lubię horrorów, a w szczególności takich, gdzie trzeba szukać miejsca, gdzie trzeba pójść. A tutaj mamy centralnie coś takiego. Jak sama nazwa mówi, labirynt, więc może być na pewno ciekawie. Nie wiem co prawda jak daleko tam doszedłem, ale wydaje mi się, że już spory progres miałem. Nie wiem, sobie pamiętam gdzie mam iść, bo dosłownie przed chwilą zakończyłem to pierwsze podejście. Niestety trochę nieszczęśliwe. Ja już myślałem, że tak pięknie pójdzie i da się za pierwszym razem przejść. Nie można mieć wszystkiego. Dobrze, tutaj klikamy to. Sami na to nie jest jakoś wybitnie straszne, ale za to straszny jest na pewno klimat, jaki tutaj mamy. Ciemności egipskie, można by powiedzieć, a mamy mitologię rzymską, chyba. Albo grecką. Minotaur, no Grecja. Najpierw idziemy zawsze do światła. Potem dopiero zacznie się zabawa. Mamy pochodnie. Zasilamy ją. A, faktycznie. Dobrze, teraz tu. Czuję się trochę jak taki speedrunner, bo jednak wiem mniej więcej jak iść. Zawsze podążamy za zielonym światłem, czasem też niebieskim. Spodnie się wypalają, ale akurat z tym nie ma problemu, bo one dość długo trzymają. Tutaj mówię, że za pierwszym razem strasznie się gra, dlatego że nie wiadomo co, gdzie, skąd może nam wyskoczyć. Ale dzieje się tak tylko w tytułach, w których jeszcze nie widziałem. Bo jednak taki Outlast, Resident i tak dalej, to aż takie straszne nie są, bo jednak wiadomo, widział się jakieś przybitki na YouTube i to aż takiego klimatu nie wywierało. Mamy łuk, nie można zapomnieć o strzałach, jak to zrobiłem za pierwszym razem. I tak, strzał musi być precyzyjny, nie możemy stracić strzału, dlatego że potem mamy problem. F i 2 i robimy tak. O nie. Nie. Dobra. Teraz tutaj ostrożnie, żeby się nie wywrócić. Tu lecimy. Tu. Dobra,
Oj, 5 minut i dalej mam stres, jak nie wiem. Jeszcze zawsze podejść, tak mi się ręce trzęsły. O, tej gry nigdy jeszcze w życiu nie widziałem. Jednak bardziej boję się czegoś, czego nie wiemy, co może się wydarzyć, niż coś, co w teorii jest straszniejsze, ale już to widzieliśmy i wiemy, czego się spodziewać. No tutaj, no, trzeba przyznać, że graficznie, no, nie powiedziałbym, że gra może być straszna. A jest. Sejnego jak się ogląda, sejnego jak się gra. Paść. Dobra, jest dobrze. Teraz tu na prawo, bo na lewo jest zawalone. I teraz się zaczyna cięższa część gry. Tam mamy zapis, dlatego że pojawi się teraz potwór na następnym zakręcie. Będzie trzeba znaleźć przejście do kolejnych takich drzwi. Tylko że z tym był problem, bo się gubiłem. Sam jak ja tutaj doszedłem, fart trochę. Miałem problem tego, że strzał w ogóle nie można znaleźć. Przynajmniej ja nie mogłem znaleźć. Jak widzicie, żadne obiekty nie są podświetlone, że można z nimi cokolwiek zrobić. Tylko mamy taką samowolkę, można klikać co się chce. Jest chyba zawalone. To już nie powinno być żadnych enkanterów. Tylko takie straszaki. Zielone światło, więc chyba dobrze idziemy. Ja się zatrzymałem na moście, który trzeba było zestrzelić, a ja strzału nie miałem. Mam nadzieję, że nie będzie takiej trzeciej sytuacji. No naprawdę, ciężko się strzela z tego łuku, szczególnie gdy nie można zobaczyć toru lotu pocisku, a w zasadzie strzały. Teraz pewnie tu. No, ta pochodnia bardzo mało nam daje, wymienimy ją. Dobrze, że mamy ich parę. Ile mamy? Tab. Jedna pochodnia, jedna strzała. Nie ma tragedii. Dajcie mi zrobić to za tym podejściem. Aha, już kompletnie pobłądziłem. Co jest? Rędu to się niby idzie, żeby było dobrze. No tutaj to poszedłbym. No nie można nigdzie indziej, jak tutaj?
Pamiętam, że jakoś doszedłem, że miałem... jeszcze jeden most do zestrzelenia. Im głębiej, tym czuję, że gorzej, bo... nie wiem, jak mam iść. No co jest? Czyli ja kółko właśnie zrobiłem. Jakim cudem? To będzie złe przejście chyba. Tak, to jest to złe. Może to jakoś w tych skrzynkach powinno być. Jeszcze raz spróbujemy, bo się kompletnie zakręciłem. To jest faktycznie labirynt. Niezależnie od tego, czy mamy początek gry, czy środek, jak mi się wydaje, że teraz jesteśmy, to można dojść do tej samej lokacji. Gra naprawdę bardzo fajna, no... postronne przejście. Czy już tutaj byłem, czy nie byłem? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia. Tu jest ta przepaść. No i to powinno się iść do góry. Aha, teraz muszę tutaj. Może źle skręciłem wtedy? Tutaj też niczego nie będzie, ale przynajmniej mamy dwie darmowe strzały. Może tu? Jestem taki zestresowany. Teraz tu. Dajcie mi dojść do tego mostu. Jestem tak samo jak za pierwszym razem. To samo czuję.
szukacie nie do wymiany, ale taki dość poważny stres czuję. Mamy to. Że tędy przechodziłem chyba. Chyba innej drogi nie ma. Nie wiem, wydaje mi się, że chyba już tutaj byłem. Ciekawe. Jak niby. Bo już ten most zniszczyłem. Co ja mógłbym tutaj niby dalej zrobić? To mi bardzo nie pasuje. Nie wiem, może zobaczę na przejściu na YouTubie. Rozumiem, labirynt labiryntem, ale no, żeby aż tak to psuć. O, pochodnia kolejna. Tak tego nienawidzę, takiego błądzenia, dlatego właśnie nie lubię grać w horrory. Dla mnie to jest taki bezsens. Jak tutaj niby... Jeszcze... No domyślić się, to akurat nie problem pewnie by był. Do tej pory robię chyba... Jeszcze do jakiegoś innego pomieszczenia można się dostać. Ale to już kompletnie nie mam pojęcia gdzie. Aha! Się okazuje, że ja kompletnie źle poszedłem. Czy można? Tędy tutaj wchodziłem. Tędy. W takim jednym pomieszczeniu. Gdzie było dużo świecących takich światełek. I był ten potwór. Można znaleźć inne przejście, tylko tak. Tutaj muszę zobaczyć. Dobra, tutaj na spokojnie sobie zobaczę, bo to mnie właśnie niepokoi. Aha, czyli w tym pomieszczeniu, gdzie my poszliśmy od razu na prawo. Nie, no to wychodzi, że inaczej można tutaj przejść. Zapomniałem o funkcji skakania kompletnie. No tak.
Spróbujemy się powracać tędy. Jeżeli sam miałbym na to wpaść. Powodzenia. To nie byłoby może tutaj? Definitywnie nie. No jest tego błądzenia trochę. No, muszę zaczerpnąć pomoc, bo sam szczerze mogę się przyznać do tego, że nie mam pojęcia, jak miałbym tutaj niby pójść. Jest tak zajebiście ciemno. Tego presja, że ktoś nas goni, też nie pomaga. Czyli wróciliśmy się tutaj, gdzie już byliśmy. Oj. Gdzie jest ten nieszczęsny zapis? Wrócimy tu. Tu. Tutaj. Kucak. I gość już tutaj jak był. Przechodził przez jedno pomieszczenie. Kurczę, no strasznie ciężko jest to też sobie zobrazować. A to wychodzi, że do pomieszczenia od razu na prawo wszedł. Właśnie. Tutaj to przeskoczył. Zobaczymy, na co w sumie ja nie wpadłem. Jakbym jeszcze dłużej popłonął, może bym na to wpadł, że można skakać. Zazwyczaj w horrorach nie możemy skakać, a tutaj, o dziwo, się da. Tutaj chyba nic. No takie pod kątem też nie zauważyłbym. Nie możemy pochodni wziąć? Robimy tak. Gdzie ja zrzuciłem tą laskę? Nie mam pojęcia. Nie wiem, czy to takie też ważne. Chyba do leża tego minotaura idziemy.
patrząc na jakieś tam kości, nie kości. Oj, biegnie za nami. Do światła. Tyle. Uj. Za pierwszym razem grało mi się naprawdę zajebiście dobrze. Bardzo dobra gra. Klimatyczna. Jeszcze z taką fajną oprawą graficzną. No muszę przyznać, że za pierwszym razem grało mi się naprawdę zajebiście. Tak się stresowałem i w ogóle trzęsłem portkami jak sama cholera. Za drugim też, ale za bardzo tego nie mówiłem. I naprawdę jestem zaskoczony, w jaki sposób można zrobić bardzo dobry horror, w sumie grę trzymającą w napięciu, która tak naprawdę ma tylko jednego potwora i grafikę, no taką średnio zaawansowaną. To już jest cały koniec gry, więcej nie ma. I się cieszę, że odkryłem takie ciekawe perełki w mojej bibliotece na Steamie, bo nie miałem w co grać. A w zasadzie chciałem sobie zrobić przerwę od bardziej zaawansowanych i potężnych tytułów, i dość ciężkich, no, jeżeli chodzi o samą długość, jak i fabułę, na takie dość luźniejsze. I muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetna gra. Szkoda, że za pierwszym razem nie wiedziałem, że można to inaczej przejść, tylko się zestresowałem i zacząłem grę od nowa. Tak to grało mi się naprawdę bardzo dobrze. Jest to gra, no na ile? Bez podpowiedzi tak powiedziałbym, że godzina 45 minut, a z podpowiedziami no znacznie krócej, z 20 minut bym powiedział. Dobrze, to było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek, jak i całą serię z gry Medusa's Labyrinth. Siemka.